Dzień dobry, witam na kolejnej prezentacji. Nie wiem, czy widzieliście najnowsze Renault Clio i najnowszego Mitsubishi Colta. Jak widać, współpraca Mitsubishi z koncernem Renault Nissan idzie bardzo dobrze. Potrafią robić niezłe klony. No a tutaj mamy samochód też współpracy Mitsubishi z innym francuskim producentem, z koncernem PSA. Wyszły kiedyś takie miejskie crossovery, trojaczki, Mitsubishi ASX, Citroen C4R Cross prezentowany dzisiaj i był jeszcze najmniej popularny z całej trójki Peugeot 4008. Wszystkie samochody były dostępne z japońskim silnikiem 1.6 Miwek. Ja dzisiaj też takie auto zaprezentuję. I były jeszcze diesle, były japońskie 1.8 DID, oznaczane przez Francuzów jako 1.8 HDI i były równorzędnie we wszystkich samochodach silniki francuskie 1.6 HDI. Dzisiaj mamy benzynkę Mitsubishi ze znaczkiem Citroena. Jeżeli ktoś szuka auta do miasta, to zapraszam na tą prezentację. Samochód wyprodukowany w roku 2013, do tej pory przejechał 234 tysiące kilometrów. Jest ciekawie skonfigurowany jak na taki miejski crossover. Ma bardzo fajny brązowy kolor, dość fajne wyposażenie, dobrą historię serwisową. Cały jest w fabrycznej powłoce lakierniczej. Pokażę teraz, jak ten samochód się właśnie prezentuje w wydaniu Citroena. Mimo że jest to Mitsubishi, jak wstawiłem zapowiedź na swoją stronę na Facebooku, to dużo osób się dziwiło, że w ogóle taki samochód istnieje. Także widzicie, można się czasem zdziwić. No widzicie, bryła typowo zerżnięta z Mitsubishi. Przejdźmy teraz do pomiaru powłoki lakierniczej. Od razu widać po pierwszym przyłożeniu miernika, że jest to Japan. Także jak ktoś nie wie, może pojechać i takie auto sobie obejrzeć, zobaczyć, że będzie miał 150-160, powie, że jest w oryginale. Tak jak europejskie samochody, albo na przykład inny model Peugeot czy Citroen. No i można się po prostu zdziwić czasem. Ciekawi mnie, ile to coś pokazuje we wnękach. Zobaczcie, jak tutaj jest. Chociaż nie ma jakiegoś tam dużego odchyłu, tak to patrzę z ciekawości. Podobnie jak na karoserii, czyli bardzo mało. W każdym razie tutaj mamy samochód cały w fabrycznej powłoce lakierniczej. Kolor mi się przynajmniej wydaje idealny do tego typu auta. Jeżeli chodzi o jakieś tam uszkodzenia, no to mamy tutaj takie drobne uszkodzenie parkingowe na zderzaku.
przechodzimy do wnętrza pojazdu. W środku samochód jest zadbany i ciekawie skonfigurowany. Mamy półskórzane fotele, dach panoramiczny, multifunkcyjną kierownicę, nawigację, klimatyzację automatyczną, jednostrefową, jak to w standardzie zazwyczaj bywa w Mitsubishi ASX. Środek, jak widać, charakterystyczny, taki sam jak w Mitsubishi. W zasadzie jedyną różnicą jest tutaj kierownica ze znaczkiem Citroena. Poza tym wszystkie inne elementy bezpośrednio z Mitsubishi, bo jeszcze raz podkreślam, jest to Mitsubishi, a znaczek tylko Citroena. Z tyłu również samochód jest zadbany. Pokażę jeszcze, jak wygląda bagażnik w tego typu samochodzie. Koło zapasowe, lewarek, wszystko kompletne. Tyle byłoby chyba, jeżeli chodzi o wnętrze tego Japończyka z francuskim znaczkiem. Przechodzimy do historii serwisowej. Samochód przy przebiegu 231 tysięcy km 20 września 2023 roku przeszedł holenderskie badanie techniczne, które jest ważne do 22 września tego roku. Tutaj macie numer VIN, numer rejestracyjny, też jest numer rejestracyjny. Dosyć długo był serwisowany w ASO Citroena. Mamy cały czas Citroen, 17 rok, 126 tysięcy. 18, 20, 19, 21. 21, ostatni serwis w samochodzie był wykonany 22 lutego przy przebiegu 233,767 km. Także mamy auto świeżo po serwisie i stosunkowo niedawno po holenderskim badaniu technicznym. Coś mnie tu zaciekawiło. A, zobaczcie, ktoś sobie gniazdo USB zamontował i AUXa. Nie wygląda to na fabrykę, także jest dołożone gniazdo USB z AUXem. Przejdźmy może teraz jeszcze pod maskę, bo ten silnik chodzi tak cicho, zresztą jak każdy Japończyk, że praktycznie go nie słychać. Silnika prawie nie słychać. Już legendarny jest 1.6 miwek od Mitsubishi. Prosty silnik na zwykłym wtrysku na łańcuchu i idealnie współpracujący z instalacją LPG. Nie jest to demon prędkości. Nigdy nie będzie pierwszy na światłach, ale za to odwdzięcza się niezawodnością. Także ogólnie samochody z tym silnikiem to bardziej dla osób, które szukają zdrowego rozsądku, aniżeli jakichś emocji. Taki typowy miejski crossover. Tu jest taka ciekawostka, główny VIN jest tutaj wybity na nadwoziu. Ciekawe miejsce po prostu instalacji tabliczki
znamionowej, nie wiem co w przypadku jakiejś tam drobnej kolizji z przodem, gdzie może się to uszkodzić, nie wiem kto to wymyślił, ale tak po prostu w tym samochodzie jest. Także podsumowując, jak wiele osób, moich klientów słusznie zauważa, samochody, które zazwyczaj oferuję, są dedykowane i kierowane dla młodszej grupy po prostu odbiorców. Dzisiaj pokazuję, że nie zawsze coś jest, bo również raz na ruski rok u mnie można nabyć coś bardziej statecznego, spokojnego do miasta w benzynce. Także jeżeli kogoś to auto interesuje, zapraszam do kontaktu i pozdrawiam.